nie wszystko już, co wiemy. Poza tym głaskać go umiemy. Umiemy wołać cóż lub leż. A przecież pies ma wnętrze też. Widzieliście ją? Zwiedzać chce kraje. Ach, trzymajcie mnie. Cóż to za krowa, która nie chce w oborze się chować? Wybieram się na pokaz mody, bo tam będzie dużo swobody. Świetnie, że się tam wybierasz. Sukieneczki poprzymierzasz. Będziesz gwiazdą wieczoru. Szczerze mówiąc, moje szanowne ropuchy, to chociaż jest lato, sądzę, że jesteśmy pogrzebane w błocie i nie ma nikogo, kto mógłby nas stamtąd wyciągnąć. Jak wspaniale jest żyć. Mimo wszystko, westchnęła Pipi, wyciągając nogi przed siebie tak daleko, jak tylko się dało. Czas dzieciństwa to dla mnie czas zmarnowany, czas fałszywy i nędzny. Wiosna życia! Jak to nawet nie jest przedwiośnie z pierwszymi sasankami nieśmiałymi. To jest zmarnowany, stracony na zawsze czas. A nawet czas to nie jest żaden, tylko dym z kadzideł. Jednak nie mogę się pozbyć dziwnego niepokoju. Bo czuję, wyraźnie czuję, że coś umiera w tej chwili i to tu, w tym pokoju. Wejść albo nie wejść? Oto jest pytanie, które zadaję sobie przed drzwiami. Bo jeśli tam wejdę, to będę pytany. Któż mi pomoże w godzinie próby? Już tam nie jeden czeka mojej zguby. I cóż mi robić w tej czarnej godzinie?